Witamy Was na naszej relacji z Grand Prix w Pradze. Zebrało się dokładnie 1450 zawodników, w tym strasznie dużo Polaków. Widzieliśmy ich mnóstwo i to zarówno w czarnych koszulach sędziów, jak i grających. Spróbujemy Wam pokazać, jak wygląda to wydarzenie. Jak na razie widzicie, że jest fantastyczna lokalizacja. To jest chyba jedno z najpiękniejszych sajtów, jakie są możliwe do zagrania w Europie, w jakich graliśmy, prawda? Bo to jest budynek starego dworca. Rozegramy dzisiaj 9 rund, pierwsza już za nami. No niestety zbił mnie Niemiec. W pierwszej grze wygrałam, w drugiej miałam 2 lądy i wszystko na ręce i nie mogłam go zabić, a w trzeciej, no niestety, nie dało rady już. Ja miałem baja. Mulligan do 5. Ja miałem baja z rankingu, także chodziłem i się nudziłem, sprawdziłem, ale rysownicy jeszcze nie dotarli. Poszukałem trochę kart do Moderna, żeby uzupełnić talię na WMC-ku w Krakowie. Niestety hibernacja jest zupełnie wyprzedana we wszystkich możliwych sklepach, a jest ich tu chyba z 7. Nie mają nigdzie. Jest plus 25 stopni ponad, więc w środku panuje kompletnie nieznośny upał, dlatego większość magicowców po rozegraniu swoich gier przeniosła się na zewnątrz. Ja już słyszę, że pieśń z WMC-ku w Warszawie się zaczyna powtarzać. Druga gra również przegrana. Nie mogłam nic zrobić, ponieważ moje karty postanowiły dostarczyć mi całą masę bardzo, bardzo uber przydatnych lądów. Pierwszą wygrałam, potem drugą miałam fluda, a trzecią miałam fluda i się skończyło. Jest obrzydliwie gorąco, na sali wręcz nie można wytrzymać. Mi się na szczęście w miarę szybko udało wygrać drugą rundę, także na razie bez porażki, z bajem jeszcze tylko 7. Cześć, jestem Mateusz Smul, przyjechaliśmy z Zielonej Góry, a mamy tam taką wesołą, 5-osobową ekipę, dzisiaj jesteśmy. No i idzie nam tak średnio, raz do przodu, raz do tyłu. Jestem nowo Darżaninem. Nadal jest niemożliwie gorąco i ciężko w ogóle znieść i wytrzymać siedzenie na sali, dlatego wychodzimy na zewnątrz, gdzie wcale nie jest dużo lepiej. Jesteśmy po czwartej rundzie. Efekty są takie, że zdropowałam, miałam dość przegrywania ze swoim własnym deckiem. Cóż, no a ja przegrałem po raz pierwszy właśnie ze swoim deckiem. Jestem 3-1, zmuliganowałem się najpierw do 5, potem za dużo lądów i wygrały RG, Atarka, Smoki ze mną. A do tej pory na koncie mam Abzanagro i Warriorów. Udało się złapać trochę cienia. Po szóstej rundzie moje szanse na dzień drugi bardzo mocno stopniały. Jestem w tym momencie x2. Przegrałem z bardzo dziwnym Abzan Agro, które gra na tej nowej hydrze z trampem, która rośnie za każdy zagrany spell. A nie przyszedł mi żaden dobry removal i hydra się za bardzo rozkokosiła. Zostały 3 rundy, te trzy wszystkie trzeba wygrać. Ewelina tymczasem już z zimnym piwkiem odpoczywa. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Najwyżej drugiego dnia jeszcze powalczymy. Słucham.
smaczne piwko było? Zimne na pewno, przez jakiś czas krótki. Czyli smaczne. Po 7 rundzie jestem nadal X2. Udało mi się teraz wygrać z Temurem, który chyba trochę nie chciał wygrać, bo bardzo, bardzo, bardzo dziwnie grał i popełniał sporo błędów, ale to mogło być spowodowane tym, że jest po prostu tak nieznośnie gorąco. Ja już nawet nie czuję, że śmierdzę, a to, że lepiej się do tego wszystkiego, to jest jakiś dramat. Tu jest kawałek cienia akurat, ale masakra. No jeszcze trzeba te dwie gry wygrać. Spróbujemy, chociaż może być różnie. Wszyscy mają dość. A niektórzy sobie tymczasem czytają książkę. Pokaż chociaż jakąś książkę czytasz. Czytam sobie pana Schmidta. Także pozdrawiamy Wrocław. Miasto z mostów, całego z mostu. Do sprawy. Tak, zobaczymy, czy drugie polskie metro jest równie dobre. A mam nadzieję, że dużo lepsze niż pierwsze. Dokładnie. Oto holendersko-warszawski łodziak. Jak ci poszło dzisiaj? Zajebiście. 4-4. Ale grasz ostatnio, czy już dropowałeś? Oczywiście, że gram. No i bardzo dobrze, prawidłowa postawa. Jeszcze powiedz tylko, czym grasz. Escort Dragonami. A ja tymczasem postanowiłem dostarczyć sobie jak najwięcej emocji. Jak zwykle jestem 6-2, gramy 9. Oby się tym razem udało. Zaczęliśmy dzień drugi, udało mi się wczoraj rzutem na taśmę wejść, potem poszliśmy sobie na piwo i wreszcie odespałem podróż. Natomiast dzisiaj na placu boju zostało blisko 180 zawodników, w tym 14 Polaków. Jestem po pierwszej rundzie, Drek się trochę na mnie obraził, ponieważ postanowił dorzucić mi same focizy i lądy w late game'ie, dlatego jestem na razie 0-1, jeszcze 5 rund. No wypadałoby przynajmniej 5 wygrać. Druga runda z Redem poszła w miarę gładko, nie miał wystarczającego tempa, żeby stawić czoła moim nosorożcom. Za chwilę Ewelina pewnie wstała już i dotrze na site, także oddam w jej ręce kamerę, może coś więcej będzie miała do powiedzenia. Za zagranie Super Sunday Series w standardzie? 80 sztuk rewelacyjnych podróży. Piękne. Przeciwnik zorientował się, że nie nazywa się Paul Cenbach. Po zagraniu dwóch gier ze mną. Co? Przecież nie zorientowałem się, że się nie nazywa Polska. Po zagraniu dwóch gier. My tu sobie gramy karty, a tymczasem Wizardi na konwencie PAX ogłosili, że w przyszłości, już niedalekiej, do boksów będą dodawane full artowe fecze. Dobrze wiedzą, jak zwiększyć sprzedaż. Dek się zaczął bardzo. Przegrałem dwie rundy z rzędu, najpierw z goblinami, a później z Sultajem, ale tak naprawdę nie było gier, bo zatrzymałem się na drugim, trzecim lądzie i musiałem z Redem zagrywać dwa zancharmy, żeby drołować karty, żeby móc w ogóle sięgnąć jakiś ląd. Przez 7 tur go nie było. A teraz z tym Sultajem w zasadzie zabawa się powtórzyła, raz skrół, raz flut i... Zaciął się, nie chcę współpracować. Chociaż na soroszty idą parami strasznie. No
No dobrze, ja swoją przygodę z drugim dniem już zakończyłem. W tym momencie właśnie przegrałem rundę piątą i po raz kolejny dek postanowił mnie tak bardzo nie kochać, że mała głowa znowu się rozeszło, wszystko o lądy. Mimo, że próbowałem krupiksem się dokopać do jakichś właściwych, ale no, po prostu nie szło. Albo było za mało, albo za dużo. No, nie sposób było to ugrać. Ale żeby było zabawniej, to grałem z Rosjaninem, więc była możliwość poćwiczenia sobie trochę języka, bo uczymy się z Eweliną. Wcześniejszą rundę w ogóle grałem z Macedończykiem, przyjechało ich dwóch i obydwu zrobiło drugi dzień, także całkiem niezły wynik. A nasz Rosjanin przyjechał aż z Syberii, leciał tu samolotem 17 godzin. Przyjemność. Rafał gra, ale podeszłam do stolika, usiadłam i patrzę. Gościu miał złote zęby, złoty wisiorek i złoty pierścionek, więc wiedziałam, że na pewno pochodzi z Rosji. I słusznie przypuszczałam, ponieważ właśnie się tak okazało. Cóż, i tak zakończyła się nasza przygoda w Pradze. Pojechaliśmy jeszcze na chwilę do centrum, przypomnieć sobie, jak wygląda starówka i zjeść obiad tuż przed naszym wyjazdem autobusem z powrotem do Polski. Wynik 7-2 jest satysfakcjonujący, przynajmniej tego pierwszego dnia. O drugim powiedzmy, że możemy zapomnieć. I co? Widzimy się teraz w Krakowie na WMCQ.